Prostata to słowo, które często wywołuje wstydliwy uśmieszek. Tym bardziej zauważamy to, jakby jak podchodzimy do mężczyzn i samo poruszenie tematu albo powiedzenie słowa jądra, to jest już taka, widać od razu, reakcja troszkę uciekam. Jednak sprawy nie należy bagatelizować. Im wcześniej się zbadamy, tym szybciej możemy podjąć leczenie, a chorób związanych z prostatą jest naprawdę wiele. Zapalenie prostaty, łagodny przerost prostaty lub rak prostaty to najczęstsze. A rak jąder to inna choroba, inny narząd. Rak jąder jest chorobą raczej młodych mężczyzn do 40 roku życia, a z prostatą borykają się raczej starsi mężczyźni po 50. Przez cały weekend można wykonywać bezpłatne badania USG jąder czy skorzystać z konsultacji lekarskich. Wszystko w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, które zapewni badanym komfort i prywatność. Podczas akcji są również rozdawane materiały, które mają nauczyć samobadania. Tak jak kobiety badają sobie piersi, tak mężczyźni powinni badać swoje miejsce intymne. Ludzie starsi wiedzą, że trzeba to robić. Tyle jest czynników, które wpływają na nasze zdrowie i one nie są zbyt przyjazne. Tryb życia siedzący, brak ruchu, dieta i tak dalej bardzo mocno wpływa i te rzeczy się mogą o wiele szybciej zmieniać, dziać, więc warto z tego korzystać. Jak się okazuje, ten delikatny temat cieszy się dużym zainteresowaniem. Zakładaliśmy, że na każde miasto przypadnie około 40 osób, które będą chciały się przebadać, a na przykład w Sopocie mieliśmy 78 osób, a w Warszawie 150, więc dwa razy przewyższona statystyka. Z wąsem czy bez można się profilaktycznie przebadać, a dodatkowo skorzystać z usług barbera, czyli zadbać o swój zarost. Akcja organizowana jest przez Fundację Kapitan Światełko i jest częścią ogólnopolskiej kampanii Movember Polska. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka.